Szczegółowy trading plan powinien zawierać minimum 4 punkty. Wybór rynku i instrumentów do gry, godziny tradingu, horyzont czasowy transakcji oraz maksymalne obsunięcie kapitału, czyli tzw. drawdown. Na początku powinniśmy wybrać rynek i instrumenty, na których będziemy dokonywać transakcji. Każdy rynek ma swoją specyfikę. Przykładowo rynek kontraktów CFD jest rynkiem otwartym zazwyczaj 24 godziny i jest rynkiem lewarowanym. Daje nam to możliwość gry o różnych porach i nie potrzebujemy bardzo dużo kapitału, żeby zacząć trading, gdyż możemy skorzystać z dźwigni finansowej. Ponadto powinniśmy wybrać grupę instrumentów, w których będziemy się specjalizować. Oczywiście wybrany koszyk instrumentów może się zmieniać w trakcie zdobywania doświadczenia bądź ulepszania naszej strategii. Niemniej jednak trading na wybranych instrumentach pozwala dokładnie je poznać, jaka na nich panuje zmienność, gdzie występują kluczowe poziomy wsparcia i oporu itd. Następnie należy wyznaczyć godziny handlu, gdyż to pozwoli usystematyzować nasz trading i zaoszczędzić czas. Przykładowo mogą to być godziny 8, 12, 16, 20, jeżeli handlujemy na wykresie H4. Tylko o tych porach będziemy dokonywać analizy rynku, a cała analiza może trwać nawet kilka minut. Kolejnym etapem jest określenie horyzontu naszych transakcji. Powinniśmy określić wykresy, na których będziemy dokonywać transakcji. Na początku przygody z tradingiem najlepiej zacząć od wykresów o wyższym interwale, dzienny, 4-godzinowy. W takiej sytuacji transakcje będą zawierane od 1 do kilku dni. Handel w dłuższym horyzoncie czasowym można pogodzić z innymi obowiązkami i wybacza więcej błędów. Na koniec powinniśmy określić maksymalne obsunięcie kapitału. Czasami system generuje kilka transakcji stratnych rzędu, a dopiero po jakimś czasie pojawiają się zyskowne transakcje. Aby nie odrzucić systemu ze względu na jakąś ilość transakcji stratnych, należy wyznaczyć maksymalny pułap kapitału, który przeznaczamy na dany system. Będziemy mieli czas na sprawdzenie systemu w dłuższym terminie. Może to być 20% albo więcej, jeżeli jesteśmy w stanie zaryzykować mocniej i wierzymy w dany system. Jeżeli osiągniemy ten pułap, powinniśmy zrewidować założenia naszej strategii. Podsumowanie strategii średnioterminowej na rynku kontraktów CFD. 10-15 par walutowych, handel w godzinach 8, 12, 16, 20, wykresy do handlu to wykres dzienny i 4-godzinowy, a maksymalne obsunięcie kapitału to 20%.